domniemana trasa egzaminacyjna. Wyjeżdżamy z mordu i jedziemy. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Należy zwracać uwagę tutaj na pieszych. Mogą wciskać czujniki. Skrzyżowanie rozpoznajemy po znaku lub w przerwie krawężnikach. Zawrócimy z wykorzystaniem wjazdu po prawej stronie. Ustawiamy się w taki sposób, aby móc tyłem wjechać możliwie blisko prawej krawędzi. Obserwujemy, dużo obserwujemy, żeby... Dobrze. Lewy kierunkowskaz, lewo, prawo patrzymy, nic nie ma, zajmujemy prawą część jezdni. Na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Maksymalnie możemy zatrzymać się na wysokości krawężników. Ale w takim miejscu, co byśmy dobrze widzieli ruch, jaki odbywa się na drodze, w którą chcemy wjechać. Wykorzystujemy jazdę ekonomiczną, jak to nam nakazuje Unia Europejska. Czyli nasz najlepiej słuchać silnika, żeby go nie przeciążać. Jak już w uszach jest nieprzyjemny dźwięk, czujemy, że on takie ma wysokie obroty, starajmy się nie doprowadzać do tych wysokich obrotów. My na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym będziemy jechali w lewo. Jeśli będziemy wykonywali manewr skrętu w lewo, na drodze dwukierunkowej ustawiamy się już delikatnie przy osi jezdni. Jak zobaczymy znak wyznaczający pasy ruchu, możemy zacząć sygnalizować zmianę pasa ruchu. Ustawiamy się na środku pasa ruchu, widzimy czerwone światło. Na tym skrzyżowaniu należy zwrócić uwagę, żeby nie zajechać drogi tym, którzy będą jechali sprzeciwka na wprost. Czyli do, widzimy tam środek skrzyżowania, bo skrzyżowania do środka są nasze. Dzielimy na pół, jedna część jest tych dla przeciwległego ruchu i druga część nasza. Dekielek metalowy od kanalizacji jest na środku, więc do tego dekielka będziemy jechali na prostych kołach. Jeżeli będziemy musieli ustąpić pierwszeństwa, to przed nim się zatrzymujemy. Jeśli nie, to przed nim wykonujemy delikatny skręt w lewo, żeby zająć możliwie blisko prawej krawędzi pas ruchu. Czyli łagodnym łukiem od razu zajmujemy pas ruchu. Już możemy obserwować, że na przejściu, mamy zielone, jedziemy, na przejściu znajdują się piesi, więc oni mogą mieć zielone światło. Będziemy musieli im ustąpić pierwszeństwo. Obserwujemy cały czas sygnalizator. Po lewej stronie czerwone. Dobrze, jedziemy. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, obserwujemy, czy ktoś w okolicy przejścia jest. Jeśli nie ma, swobodnie, ale również zachowujemy szczególną ostrożność. Bo przepis nie mówi, że jak nie ma nikogo, to można sobie odpuścić. Jeśli znajdują się w rejonie przejścia dla pieszych piesi, to patrzymy na ich nogi, bo to nogi będą wchodziły na przejście jako pierwsze. Stosujemy zasadę ruchu prawostronnego i zajmujemy pas ruchu, który znajduje się dla naszego kierunku możliwie blisko prawej krawędzi. Cały czas będziemy jechali prosto. Jeśli usłyszymy tylko jedno polecenie, to drugie musimy dopowiedzieć sobie sami. Czyli prosto? Tak jest.
Natomiast jeśli słyszymy dwa polecenia, to musimy się na tym skrzyżowaniu, na którym jesteśmy, czy zbliżamy, ustawić już do następnego skrzyżowania. No ale to będziemy. Zwracamy uwagę tutaj na ograniczoną prędkość do 30. Nie możemy jej przekroczyć nawet o pół kilometra. A prędkość do 30 obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. A najbliższe skrzyżowanie znajduje się w tym miejscu. I teraz już możemy jechać do 50. Cały czas jedziemy domniemaną trasą egzaminu państwowego. Nie skupiamy się tylko przed sobą, patrzymy również, co się dzieje wokół pojazdu. Prawe lusterko jest tam zbędne w tym momencie, bo jedziemy przy krawężniku i nie ma żadnych innych przeszkód. Najistotniejsze jest lewe lusterko, żeby wiedzieć, co się dzieje obok nas i wsteczne to, co się dzieje za nami. Rozpędzimy pojazd do 50 km na godzinę i zatrzymamy się na najbliższym parkingu za zaparkowanym samochodem. W momencie, kiedy uzyskamy 50, już zaczynamy proces zatrzymania, czyli hamujemy sobie łagodnie, sygnalizujemy kierunkowskazę. Wcześniej oczywiście Unia Europejska wymaga włączenia czwartego biegu, bo zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej jeździmy do 50 km na czwartym biegu. Natomiast jak już znamy egzamin, to stosujemy się do ogólnie przyjętych zasad i technologii. Czwarty bieg włączamy przy 60 km na godzinę. Kontynuujemy jazdę. Zatrzymanie ma być możliwie blisko prawej krawędzi, równolegle do niej. Czyli prawidłowo żeśmy to zrobili. Na najbliższym skrzyżowaniu, gdzie będzie to możliwe, pojedziemy w prawo. Tu musimy zwrócić uwagę, żeby nie wymusić pierwszeństwa. Tam, gdzie to możliwe, to jest jakiś myk, jakaś niespodzianka. Tutaj znak mówi nakaz jazdy, więc na pierwszym nie możemy skręcić. Zmieniamy pas ruchu i dopiero tutaj mamy skrzyżowanie o ruchu okrężnym, gdzie możemy pojechać w prawo. Patrzymy, czy nic nie dojeżdża w naszym kierunku. Zwracamy na tym przejściu i przejeździe uwagę na rowerzystów, którzy dojeżdżają i na pieszych, którzy chodzą. Dojeżdżający rowerzysta ma pierwszeństwo. Na skrzyżowaniu najbliższym pojedziemy w lewo, czyli zmieniamy pas przy osi jezdni, kierunkowskaz zostaje. Przy grubej linii sobie tutaj łamiemy samochód i zatrzymujemy się, żeby ustąpić pierwszeństwo tym, którzy jadą z przeciwnego kierunku. Ustalamy, za którym samochodem pojedziemy, czyli planujemy. Tak jest, za białym samochodem jedziemy, już zaczynamy jazdę w taki sposób, aby ominąć podwójne linie ciągłe i na nie nie najechać. Jesteśmy na drodze jednokierunkowej. Tu mogą odbywać się parkowania. Parkowanie skośne. Zaparkujemy sobie za drugim samochodem. Oczywiście musimy włączyć kierunkowskaz i zatrzymać nasz pojazd możliwie blisko krawężnika pod kątem 45 stopni. Jedynka, tak, dojedźmy jeszcze, bo nam tył zostaje. Możemy dotknąć krawężnika, bo my go teraz szukamy, ale nie najechać na niego. Spróbujmy jeszcze.
O tak, to jest prawidłowe zatrzymanie samochodu. Kontynuujemy jazdę. Kontynuowanie jazdy, czyli będziemy jechali w tym samym kierunku, co jechaliśmy wcześniej. Musimy wycofać. Obserwujemy, czy nie jedzie żaden pojazd. I w momencie, kiedy już nasz tył minie przeszkodę, kręcimy kierownicę do oporu. Obserwując przód, żebyśmy ewentualnie nie uderzyli samochodu. I jak będziemy równolegle do krawężnika, zatrzymujemy się, odkręcamy kierownicę i jedziemy do przodu. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Jest to skrzyżowanie równorzędne, więc popatrzymy w prawo, czy mamy gdzie jechać, bo są wąskie uliczki. Mamy pierwszeństwo, wobec tego korzystamy z tego prawa. Dojeżdżając jedziemy prosto. Dojeżdżając do skrzyżowania, również to jest skrzyżowanie równorzędne, zerkamy w prawo, żeby ewentualnie ustąpić. Jeśli nie ma nic, kontrolnie patrzymy w lewo, czy nie jedzie osoba nieodpowiedzialna. Przejeżdżamy przez skrzyżowanie, śmiało. Pamiętajmy, że tu jesteśmy w strefie ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę i dopóty jeździmy do takiej prędkości, dopóki nie będzie znaku odwołującego strefę ograniczonej prędkości. Nie musimy robić choinki, jeśli nie jedzie nic przeciwka, wystarczy, że będziemy jechali lewym pasem i monitorowali sobie ewentualne, gdzie możemy się schować. Na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo, mamy znak stop, więc będziemy musieli się zatrzymać w miejscu, z którego dobrze będziemy obserwowali skrzyżowanie, nie dalej niż do krawężników, bo nie ma linii wyznaczającej nasze zatrzymanie. Kierunkowskaz oczywiście musimy włączyć i wjeżdżamy. Wjeżdżamy na skrzyżowanie w taki sposób, aby nie zakłócić toru jazdy tym, którzy już na tej drodze są. Czyli możliwie blisko prawej krawędzi. Na skrzyżowaniu pojedziemy prosto. Przepuszczamy pieszą, dojeżdżamy do trójkątów i obserwujemy. Droga główna to przed nami i z prawej strony. Obserwujemy prosto i z prawej strony. Planujemy, za którym samochodem pojedziemy. Z przodu nie ma żadnego. Tutaj mamy jeden samochód dojeżdżający do skrzyżowania i za nim będziemy jechali. Dojeżdża jeszcze jeden czerwony, więc musimy uważać na ten czerwony samochód. Znowu patrzymy prosto i za czerwonym jedziemy. Zaparkujemy sobie na parkingu po lewej stronie. Tutaj jest druga możliwość parkowania, czyli zwalniamy, włączamy kierunkowskaz i zaparkujemy tu za brązowym samochodem. Musimy to zrobić, jeśli pan się decyduje, przed autobusem. Jeśli nie, to zatrzymujemy się, jeszcze dojeżdżamy, tak żeby pan był w połowie samochodu. No, tak żeby pan był w połowie samochodu, proszę zobaczyć. Jeszcze. O tak. I teraz kręcimy kierownicę. Patrzymy przez przednią szybę. Prostujemy kierownicę. Jest różnica? No właśnie. Za jednym zamachem parkowania i za jednym zamachem zawracanie możemy zrobić na egzaminie. Zazwyczaj jest to robione, jeśli parkuje pan po lewej stronie, to zazwyczaj egzaminator nakazuje zawrócić, czyli zawracamy. Zwracamy uwagę na to, czy jest przeszkoda po naszej lewej stronie bliżej niż metr. Jeśli jest, to wyjeżdżamy na prostej kierownicy aż do połowy, obserwując prawą stronę, bo z prawej strony najadą samochody. Włączymy prawy kierunkowskaz, nie ma nic,
Teraz kręcimy kierownicą w prawo, wyjeżdżamy do takiej odległości, żebyśmy mogli ominąć samochód. Lewy kierunkowskaz, bo zajmujemy dwa pasy ruchu, mocno kierownica w lewo i jedziemy. Wykonaliśmy jednocześnie dwa zadania. I pozostało nam teraz już ewentualnie wrócić do wordu. Jeszcze zawracania na skrzyżowaniach. W lewo na skrzyżowaniu pojedziemy. Musimy włączyć kierunkowskaz lewy. Tutaj wiemy, że mamy pierwszeństwo, bo znak nam o tym mówi. To jest bieg za wysoki, nieekonomiczny. Powinien być wcześniej włączony bieg drugi, bo mieliśmy prędkość do 40 km na godzinę. Teraz włączamy bieg trzeci. I jedziemy. Na skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Przed zmianą pasa ruchu obserwujemy, czy mamy wolny pas ruchu, sygnalizujemy i patrząc w lusterko zmieniamy pas ruchu. Dojeżdżając do przejścia dla pieszych obserwujemy najdalej wysunięty punkt, czyli po prawej stronie nie ma, tutaj nie ma, mamy wolne miejsce, dojeżdżamy i planujemy, czy możemy jechać. Tak. To jedziemy. Wjeżdżamy na skrzyżowanie. Musimy pamiętać, że ze skrzyżowania o ruchu okrężnym zjeżdżamy możliwie blisko prawej krawędzi, czyli im wcześniej zajmiemy pas ruchu, tym lepiej. Po zajęciu pasa ruchu włączamy kierunkowskaz prawy, czyli zjazdowy popularnie mówiąc, a wyłączymy go dopiero jak całym samochodem przejedziemy linię krawędziową lub linię krawężniku. Skrzyżowanie zostało opuszczone. Zbliżając się do przystanku MPK należy zachować szczególną ostrożność. Jeżeli autobus sygnalizuje nam lewym kierunkowskazem, że chce włączyć, wjechać z zatoki i włączyć, że z zatoki chce włączyć się do ruchu, mamy obowiązek zwolnić, a nawet zatrzymać się, żeby umożliwić mu wjazd na pas ruchu. Wszystko musi się odbywać w granicach rozsądku. Nie będziemy reagowali, kopali w hamulec, jeżeli w ostatniej chwili, czy będziemy już na wysokości autobusu, a on włączy nam kierunkowskaz, tak? Bezpieczna odległość. Zbliżając się do skrzyżowania, mamy obowiązek również obserwowania, czy mamy miejsce do kontynuowania jazdy, czy też nie. Jeśli nie, to szukamy miejsc, gdzie zatrzymanie będzie jak najbardziej prawidłowe i nie będzie utrudniało ruchu innym, zarówno pieszym, rowerzystom, jak i pojazdom. Na najbliższym skrzyżowaniu, gdzie będzie to możliwe, pojedziemy w prawo. Wiedząc, znając polecenie, staramy się zająć pas możliwie blisko prawej krawędzi. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej, nie najeżdżając na inne linie ciągłe. Na środkowy pas tutaj wjeżdżamy.
Dlatego, że ten pas będzie nas prowadził do w dalszym kierunku, czyli w prawo. Skręciliśmy i już jedziemy pasem do jazdy na wprost. Może zostać wydana komenda: na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy prosto, ale nawet bez komendy wiemy, że będziemy jechali prosto. Obserwujemy lusterko, sygnalizujemy, zmieniamy pas ruchu, utrzymujemy prędkość dopuszczalną. Jesteśmy na wlocie drogi. Rozpędzamy samochód, bo mamy prędkość do 70 i wbijamy się, mamy pas rozruchowy i wbijamy się na pas, na którym już ruch odbywa się z daną prędkością. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo, a na następnym zawrócimy. Więc wiemy o tym, że tutaj, jeśli chodzi o prędkość, powinniśmy pokazać, że potrafimy jeździć więcej niż 50 km na godzinę i stosować się do znaków drogowych. Włączony kierunkowskaz do momentu, kiedy są strzałki. Jak nie ma strzałek, wyłączony kierunkowskaz i mamy zawrócić teraz na skrzyżowaniu. Więc nie zmieniamy pasa ruchu, bo na jednokierunkowym odcinku w lewo będziemy jechali z lewego krawężnika. Manewry wykonujemy najkrótszą możliwą drogą. Dojeżdżamy do skrzyżowania, obserwujemy przejście dla pieszych. Nie ma nikogo. Dojeżdżamy do linii bezwzględnego zatrzymania, żeby zastosować się do znaku stop. I dopiero teraz patrzymy w lewo, ustalamy. Możemy jechać, bo nic nie jedzie w naszym kierunku. Będziemy jechali do połowy przy lewym krawężniku, obserwując, co się dzieje. Nie możemy zajmować prawego pasa ruchu, ponieważ z prawego również mogą skręcać w lewo, więc tutaj zajeżdżamy na środkowy, włączamy prawy kierunkowskaz, zjeżdżamy ze skrzyżowania, obserwujemy prawe lusterko, mamy przykład, że z prawej strony jechał samochód i teraz możemy zmienić pas na prawy, wyłączamy kierunkowskaz. Biorąc pod uwagę, jak przepisy nakładają na nas obowiązek ustawiania pojazdu do poszczególnych manewrów, to wykonaliśmy to jak najbardziej prawidłowo, bo na drodze jednokierunkowej, jeśli jedziemy w lewo, to jedziemy z lewego krawężnika, jeśli jedziemy w prawo, to jedziemy z prawego krawężnika. Jeśli chcemy jechać prosto, również jedziemy z prawego krawężnika. Nie ma w przepisach mowy o tym, że ze środkowego pasa ruchu na drodze jednokierunkowej możemy jechać w lewo. W prawo pojedziemy. Jeśli widzimy znak, który pokazuje nam, informuje, że pas do jazdy na wprost jest po lewej stronie, sygnalizujemy i zmieniamy. To była domniemana trasa egzaminu państwowego. Tutaj pozostaje nam tylko zasygnalizować kierunkowskazem i zjechać w kierunku wortu w prawo. Chyba była prosta. Oczywiście punkty, gdzie będzie można zawracać, gdzie będzie można parkować, jest wiele. To była tylko i wyłącznie jedna z domniemanych tras egzaminu państwowego. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć powodzenia.